Czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat, a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na czas wiezie nas. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Myślę, że powoli będziemy zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Urszula Niewirowicz, w imieniu grupy wydawniczej Foksali Wydawnictwa Wławę. Witam Państwa na spotkaniu autorskim profesora Tadeusza Cegielskiego na środę z kryminałem Nowy Lepszy Morderca. Zapraszam na scenę gospodarzy dzisiejszego wieczoru naszego cudownego autora, pisarza, pana profesora Mariusza Czubaja. Jego towarzyszem tego wieczoru prowadzącym będzie redaktor Filip Modrzejewski. No i nasz główny bohater, profesor Tadeusz Cegielski. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, jak mawiał Piotr Skrzynecki, miał jeszcze dzwonek. Naprawdę jestem wzruszony tym, że no mimo pory, ale przede wszystkim tych mrozów trzaskających, kłopotów z dojazdem, szalejącej grypy, podagry, lumbago, reumatyzmu i innych nieszczęść, które nas dotykają o tej porze roku, jednak przybyliście. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Szalenie się cieszę też, że są tutaj i moi przyjaciele z czasów mojej młodości i są moi koledzy ze studiów, którymi razem zaczynaliśmy. Są moi zwierzchnicy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy siedzą tutaj na ogół w pierwszym rzędzie, nie wytykając tutaj im tych funkcji. A którzy zresztą przyczynili się walnie do powstania mojej poprzedniej powieści zatytułowanej Głowa. No, gdyby nie inicjatywa władz Uniwersytetu Warszawskiego, ta powieść by nie zrodziła się w mojej głowie. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za przybycie. Jest to też okazja właśnie teraz na początku, żeby szalenie podziękować pani Urszuli Niewirowicz, która tutaj jest, o tam, i która to wszystko zorganizowała i te zaproszenia i myślała o winie i o kanapkach, które będą w drugiej części imprezy. No ale to na to musimy sobie zapracować. No i też szalenie chciałem podziękować klubowi Dom Zabawy i Kultury, czyli Dzikowi, tutaj, który po sąsiedzku wspiera mnie właśnie w takich momentach uroczystych. Także szalenie i pani Paulinie, i pani Teresie, i wszystkim, którzy tutaj czuwali, i panu Tomkowi, który czuwał nad tą całą maszynerią. Skromnemu panu Myszonowi będziemy dziękować, zwłaszcza po tej części muzycznej. Natomiast specjalne podziękowania należą się panu Jakubowi Buragiewiczowi, który tutaj siedzi skromniutko pod oknem, a który zapewnia nam transmisję na żywo w internecie. Także to wszystko, co tu się dzieje, jest do obejrzenia w internecie i będzie do obejrzenia oczywiście po jakimś tam zmontowaniu. Także Kubo, bardzo ci naprawdę serdecznie dziękuję i to on się zwrócił do mnie z pytaniem, czy nie warto byłoby udokumentować tego spotkania, no więc ja tego. Bardzo się cieszę z tego, że osoby, których dawno nie widziałem, a są tutaj takie, które spotykam po kilkudziesięciu latach, to jest Sergiusz Michalski z Kasią Michalską. No, Sergiusza ja widywałem, ale Kasi ja naprawdę nie widziałem od 85 roku, także szalenie jestem tym poruszony. Bardzo Wam dziękuję. No i bardzo dziękuję ekscelencjom, to znaczy Agacie i Tadeuszowi, że przyprowadzili tutaj państwa Michalski. Także
wszystkim razem i każdemu oddzielnie bardzo dziękuję i teraz już oddaję głos moim oprawcom. Dobry wieczór Państwu. Chciałem powiedzieć, że jeśli już wczujecie się dobrze w nastrój tych obrazów, które nam i haseł też, które nam tutaj towarzyszą, to będzie część druga, mianowicie potańcówka przy tych utworach, których powinna słuchać polska młodzież. No, bo to polskich piosenek, ale nie tylko polskich piosenek i to będzie część druga tego wszystkiego. My z redaktorem wybitnym i znakomitym panem Filipem Modrzyjewskim mamy do Państwa pytanie takie. Tak z ciekawości, bo już ustaliliśmy sobie między nami, że to nie jest Rada Wydziału Instytutu Historii, ale ilu na sali jest profesorów? Ręka w górę. Śmiało. Chcemy wiedzieć, ilu na sali jest profesorów. Bardzo proszę. Z emerytowanymi, nadzwyczajnymi. Proszę, śmiało. Nie powinni Państwo się wstydzić. Legały się wstydzi, no. Panie profesorze, no. Ja jestem emerytem, więc już się nie liczę do profesorów. Chodzi o to, że to są jedyne spotkania, kiedy mamy takie stężenie profesury na metr kwadratowy, gdy mamy możliwość obcowania z naszym przyjacielem i znakomitym autorem Tadeuszem Cegielskim. A ilu jest doktorantów, ręka w górę, oni będą śmielsi. Jeden, dwóch. Dobrze, pan Tomasz jest, dobrze. Dwóch doktorantów, też bardzo dobrze. No. Brawa dla doktorantów, należą im się. Bez nich by nie było tego wszystkiego też. Niektórzy chorują, to prawda. Dobrze. Profesura też choruje. No wiadoma sprawa, wiadomo jak jest. Tadeuszu drogi, bardzo ci gratuluję nowej książki, bardzo ci gratuluję tytułu, zazdroszczę ci go, muszę powiedzieć. Nowy lepszy morderca to naprawdę jest nowy lepszy tytuł w twoim dorobku. Nieskromnie się zgodzę. Skąd się wziął? Ten tytuł sięga do pierwszej powieści mojego debiutu, który miał miejsce w 2010 roku. No był to taki, jak skwitowali recenzenci, nieco spóźniony debiut, 60-parolatka. I w powieści Morderstwo w Alei Róż pada taka sentencja z ust jednego z bohaterów, generała milicji Krochmalskiego, że będziemy szukać nowego, lepszego mordercy. To jest takie ironiczno-krytyczne, bo tenże wysoki funkcjonariusz chciał w takiej całkowicie prywatnej, poufnej rozmowie dać do zrozumienia, że nieważny jest sprawca, nieważne jest, kto popełnił zbrodnię, ważne jest, kto nadawałby się na tego sprawcę, kto mógłby być tym mordercą z punktu widzenia prowadzących śledztwo, ale przede wszystkim z punktu widzenia władzy, która oczekuje od śledczych takiego czy innego wyniku. I nawet tutaj muszę powiedzieć, że znalazłem taką recenzję w Gazecie Wyborczej w 2010 roku, która została zatytułowana Nowy Lepszy Morderca. Właśnie ktoś wydobył tę myśl bardzo istotną dla tamtej powieści, że bo bohater dwoi się i troi, prawda, żeby najpierw znaleźć sprawcę, a potem dwoi się i troi się, żeby tego sprawcę uchronić przed no, tym jakąś okrutną śmiercią, która w 1954 roku czekała kogoś, kogo by oskarżono o zabójstwo na osobie sekretarza wojewódzkiego partii, prawda, Szczapy. A więc to jest takie określenie ironiczno-krytyczne, które nie przestaje być aktualne kilka lat później, ponieważ tej nowej, ostatniej powieści przenosimy się do roku 1960.
No i ja chciałem cię zapytać, jako pisarza, ale też jako historyka. Jesteśmy w roku 1960 właśnie. Co to jest za moment? Gdybyś teraz mógł w 10 zdaniach do podręcznika scharakteryzować, w jakim momencie po odwilży, po właściwie utraconych nadziejach związanych z tą odwilżą, w roku 1960 się znajdujemy. Przy czym kieruję to pytanie do ciebie jako do historyka, ale też człowieka, który wtedy miał lat 12, no i swoje pamięta. Nieprzypadkowo wybrałem rok 60, ale przede wszystkim to wynika jakby z wewnętrznej, to jest konsekwencją fabuły, jaką zaprezentowałem w poprzedniej książce, W tajemnicy pułkownika Kowadły. Bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać najbardziej szalony rok w historii powojennej Polski. Zdaniem historyków, tu się zawsze powołuję na autorytet Jerzego Kochanowskiego, mojego kolegi z Instytutu Historycznego, że najbardziej szalonym rokiem był rok 57, nie 56, bo tu się dopiero zaczęły zmiany, ale rok 57 i no nie przypadkiem sobie obrałem karnawał 57 na 58 jako ten moment, w którym się rozgrywa akcja tej drugiej powieści. Natomiast teraz po pierwsze chciałem zobaczyć, co się będzie działo z moim bohaterem, kiedy przejdzie na emeryturę. I tutaj zwracam się do obecnych emerytów, że to jest tak, że po pierwszym okresie euforii, kiedy jesteśmy zachwyceni tym, że porzuciliśmy nasze obowiązki, konflikty i te wszystkie przykre sprawy, jakie się wiążą z naszą pracą, przychodzi taki moment, kiedy dochodzimy do wniosku, że jednak status emeryta ma też ciemne strony. I mój bohater, tu zachęcam przyszłych emerytów do przeczytania uważnego tych partii mojej powieści, ten emeryt zaczyna dochodzić do wniosku, bo odruchowo chciałby coś zrobić, a się okazuje, nie, proszę pana, już pan nie możesz, już pan nie pełnisz funkcji, nie masz takiej możliwości, żeby uzyskać jakąś informację, żeby wpłynąć na czyjeś działanie. Tu musisz się pogodzić z tym, że jesteś już tylko pionkiem na tej całej szachownicy historii. A jeśli chodzi o historyczny aspekt tego 60 roku, to jest ten okres normalizacji, tej małej stabilizacji, jaka nastąpiła po 56 roku w wyniku zmian i w wyniku pożegnania pewnych nadziei, z którymi elity polityczne, awangarda zmian, no chociażby ta grupa skupiona wokół czasopisma, wokół tygodnika Po prostu, musiała się pogodzić już w 57 roku, że zmiany, reforma nie mogą pójść zbyt daleko, ale ten nowy gomułkowski reżim zapewniał ludziom stabilizację. Zapewniał rzecz, o której tam jest mowa w tej książce, szalenie ważną. Określił reguły gry na nowo i reżim w zasadzie przestrzegał tych reguł gry, w przeciwieństwie do tego poprzedniego. A więc ktoś, kto no, miał takie czy inne plany życiowe, mógł no, jakoś już w tej nowej rzeczywistości funkcjonować. Ale też miał ona ciemne strony. Tam się pojawia ten wątek szpiegomanii, to znaczy propagandy oficjalnej, która usiłowała w obywatelach wyrobić takie poczucie zagrożenia no, idącego gdzieś z zachodu. Prawda? Nieustannie mówiło się o agentach wywiadu zachodnio-niemieckiego i amerykańskiego. Prawda? To były takie czarne postaci, prawda, demonizowane. No i stąd też takie tło tutaj militarno-polityczne tych wydarzeń, no, o których nie będę mówił, bo mam nadzieję, że przeczytacie państwo tę książkę. Dobrze.
To ja zapytam cię, Tadeuszu, jeszcze o taką rzecz. Sprawdzałem, nie powiem, historyka sprawdzałem. No dobrze. No, zainteresował mnie na przykład motyw dotyczący Joe Alexa, który pojawia się, odprysk całkowity, jedno zdanie, które pojawia się w rozmowie między postaciami. Sprawdziłem cię, czy w roku 1960 ukazały się już powieści sygnowane przez Słomczyńskiego tym pseudonimem. Tadeusz ma rację. Ukazały się dwie lub trzy do momentu gdy dzieje się akcja. Do końca 60 roku trzy się ukazały. Do połowy być może dwie, ale wszystko się zgadza. Natomiast pytanie jest takie. Zawsze, gdy pracuje się nad taką książką, która jednak rozgrywa się to półwiecze temu z okładem i jest się świadkiem, nawiasem mówiąc, zdarzeń. Wiadomo, jak to ze świadkami naocznymi bywa. Czy miałeś tak, że coś cię zaskoczyło? To znaczy sprawdzałeś jakieś fakty i okazało się, kurczę, albo się nie zgadza, albo nie mogę znaleźć, albo w ogóle w jakiś żaden sposób nie mogę zweryfikować tego, o co by mi chodziło. No bo to też jest taka pisarska przygoda, która towarzyszy tego rodzaju przedsięwzięciom. Jak to w twoim przypadku było? Tu ja zacznę od tego, że owe szczegóły didaskalia są w przypadku powieści kryminalnej niesłychanie ważne. Przynajmniej ja uważam, że one muszą być wiarygodne, że informacje przekazywane przez autora muszą być informacjami wiarygodnymi. Cała konstrukcja kryminalna, sensacyjna, czy polityczna, a tutaj nie brak też podtekstu politycznego w tej mojej powieści, no opiera się na wiarygodności owych szczegółów, prawda? Postaci, ich zachowań, miejsc, przedmiotów, ubiorów, melodii, książek, tytułów i tak dalej, i tak dalej. Nie kryję, że sprawia mi to pewną przyjemność, to zagłębianie się w przeszłość, ponieważ pisząc moją pierwszą powieść zaznałem czegoś, no, co nazywam fenomenem Magdalenki rozpuszczonej w herbacie, czyli tego doświadczenia prustowskiego, powrotu rzeczywistości, ale nie tej zapamiętanej, nie tej, którą mamy już utrwaloną, do której często sięgamy jak do jakiejś fotografii w albumie, tylko że pisanie, proces pisania łączy się z pewnym doznaniem wręcz metafizycznym. I ono dotyczy owych szczegółów. To znaczy, jeżeli wejdziemy w taki trans, możemy dostąpić tego czegoś, co nazywam tutaj fenomenem Magdalenki rozpuszczonej w herbacie. To znaczy, nagle rzeczywistość miniona wraca. Wraca nieużywana, nie spłowiała, nie przekształcona, nie zmieniona przez naszą pamięć, która oczywiście szalenie deformuje obraz przeszłości, prawda? Co jako historyk i tutaj wobec obecnych licznych historyków uznaję za wręcz truizm, to stwierdzenie. Rzeczywistość miniona wraca na moment. Ona wraca ze wszystkimi swoimi elementami. Barwy, zapachy, kształty, dotyk, dźwięk, zapach. Wszystko to wraca, na moment wraca. I to jest rzeczywiście już sfera poznania metafizycznego czy pewnej psychologii głębi, nie wiem jakby to na gruncie psychologicznym mogło być sklasyfikowane. A więc ten szczegół jest tutaj ze wszech miar istotny i drogi Mariuszu, ja bym sobie nigdy nie pozwolił na to, żeby napisać coś, co bym wiedział, że nie pokrywa się z moją wiedzą o rzeczywistości. Niech to będzie największe głupstwo, bo po pierwsze zawsze się znajdzie ktoś taki jak ty, prawda, niebezpiecznie dociekliwy. I to jest, no, kategoria czytelników wyjątkowo niebezpiecznych.
którzy badają takie szczegóły, ale po drugie, może nawet przede wszystkim, no uważam, że czytelnikowi się należy taka rzetelna wiedza. Co oczywiście autor z tą wiedzą robi, to już jest zupełnie inna sprawa, ale przynajmniej tworzywo, jakiego używa do budowy tej swojej fabuły, no jest sprawdzone, jest wysokiej marki. No i co? Odpowiedz na pytanie. Jak było z tą książką? Czy znalazłeś coś takiego, co wzbudziło w tobie prustowski zachwyt albo... Tak, to był ten jeden moment związany z kolejką, z Kolimowską. Dlatego uważam, że ten fragment początkowy powieści wyszedł mi całkiem dobrze, ponieważ gdzieś nagle się znalazłem w tej ciuchci. Co prawda troszkę później, bo w trzecim wagoniku, tam były trzy wagoniki, na takim ordynarnym, plastikowym, jakby to nazwać, taka rodzaj takiego forniru, którym to wnętrze było wyłożone, ktoś wyskrobał napis Al Capone. No ale Al Capone to jest oczywiście osiągnięcie późniejsze, to znaczy gdzieś tak końca lat 60. W 60. roku Al Capone nie mogło być. Także z wielkim żalem, ale tego napisu nie mogłem umieścić, chociaż no, bardzo się prosiło. No ale ta lokomotywa, te wagoniki, to wszystko, stacje kolejowe, które tutaj też na tych fotografiach zostały utrwalone, to wszystko było rzeczywiście taką podróżą przeszłość. Natomiast wiele rzeczy mnie tu frustrowało, faktycznie, ponieważ były informacje, które były mi potrzebne, związane z tą kolejką, a do których nie mogłem dotrzeć. Na przykład nie mogłem dotrzeć do rozkładu jazdy z 1960 roku. Ten rozkład jazdy, który tutaj reprodukuję, jest przedwojenny. To jest zresztą bardzo ciekawe, dlatego że jeśli chodzi o fan klub miłośników kolei i to, co zamieszczają... To tu trzeba być bardzo ostrożny. To prawda, ale rzeczywiście jest to bardzo aktywna grupa. Szalona nawet tak należałoby na to spojrzeć. Ja mam takie pytanie, które nas... Chciałbym, żeby pociągnęło trochę do twojego warsztatu artystycznego. Bo gdy tutaj Mariusz zapytał o Joe Alexa, o pisarza, o datowanie, to ja bym chciał zapytać o Maxima Libera, wydawcę. I teraz moje pytanie będzie jakby podwójnie skonstruowane, że po pierwsze, jak wpadłeś na taki doskonały pomysł stworzenia rzeczywistej postaci drugiego planu, a po drugie, czy to wynika z twojej erudycji, wiedzy, czy może z ducha twórczego, może z jakiejś empatii. Innymi słowy, bardzo mnie ucieszyła tutaj taka deklaracja, że w powieści wszystko powinno być wiarygodne lub prawdopodobne. Tylko gdzie jest właśnie ten moment wyboru? Innymi słowy, kiedy, jak wpadasz na to, żeby ten detal był funkcjonalny, tak jak w wypadku Maxima Libera? Bardzo dziękuję Filipowi za to pytanie, bo rzeczywiście jestem niesłychanie dumny z odkrycia osoby Maxima Libera. Maxim Liber urodził się w Warszawie w 1896 roku. Jego rodzice, Żydzi, pochodzili z Opoczna i w 1909 roku wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali na Brooklynie, no a jakże. Tam Maxim Liber ukończył szkołę, a potem college. I całe swoje życie związał z Brooklynem, ale w jakimś momencie stał się bardzo znanym, uznanym, cenionym wydawcą. Założycielem czasopism literackich, osobą, która wylansowała kilkuset
kilkuset poetów i pisarzy, od Caldwella poczynając. Właściwie wszyscy znani pisarze amerykańscy ze wschodniego wybrzeża, bo nie mówię o Faulknerze i o tych, prawda, z południa się wywodzących, coś wspólnego mieli z tą stajnią Maxima Libera. Dzisiaj nazywany on jest ojcem literatury amerykańskiej, powstają o nim prace doktorskie i jest postacią taką, no, znajdującą się w obiegu intelektualnym. Otóż chichot losu sprawił, że jak bardzo wielu intelektualistów działających w latach 30., 40. i 50. Maxim Liber był komunistą. Był komunistą, członkiem Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, którego do partii przyjął sam Lindenberg, szef tejże partii, i który musiał opuścić Stany Zjednoczone w okresie działalności słynnej komisji senatora McCarthy'ego. Został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Uciekł do Meksyku, tam go CIA dopadło i poprosił o azyl w ambasadzie polskiej w Mexico City. I teraz, proszę Państwa, okazało się, że jest on jednym z kilkudziesięciu komunistów amerykańskich, którzy znaleźli azyl w Warszawie i stanowi mniejszość amerykańską w Warszawie w latach 50. skoszarowaną, a jakże, w hotelu Bristol, i po której ślad w naszej świadomości nie pozostał, ale pozostał ślad po Maximie Liberze i po jednym z tych Amerykanów, który potem, będąc profesorem na jednej z uczelni amerykańskich, pozostawił obszerny pamiętnik, w którym opisuje wegetację swoją i kilkudziesięciu Amerykanów, emigrantów na warszawskim bruku. Notabene podziwiając władze polskie za to, że w sytuacji kompletnego niedostatku, zniszczenia, no z czego ci Amerykanie sobie zdawali sprawę, potrafili tym ludziom zapewnić bardzo, no, godziwy byt. Wszystko to oczywiście odbyło się na rozkaz KGB. To nie polskie władze sobie wymyśliły, prawda, żeby tych Amerykanów skoszarować w Warszawie. To był rozkaz, który przyszedł z Moskwy. I teraz ja trafiłem na całą tę przygodę amerykańsko-polską dzięki Maximowi Liberowi, ale właściwie dzięki mojej miłości do wydawnictwa Iskry. Wydawnictwo Iskry, mieszczące się w warszawskim mieszkaniu Boja Żeleńskiego, było najbardziej przebojowym domem wydawniczym lat 50. Jakaś ta odnowa w dziedzinie kultury i powstanie wielkiego obszaru kultury popularnej, ale na wysokim poziomie, to jest zasługa Iskier. Seria Srebrnego Klucza i dwa tomy, no, kultowe dla mnie i dla mojego pokolenia, opowieści z Dreszczykiem. I wreszcie doświadczenie chyba wszystkich czytających literaturę piękną w latach 50. trzy kolejne edycje antologii noweli amerykańskiej. I teraz opowieści z Dreszczykiem, Maxim Liber. Dobiera teksty, znajduje tłumaczy, pisze komentarze, pisze takie notki biograficzne. O, znakomicie się porusza w obrębie literatury anglosaskiej. Seria Srebrnego Klucza, Maxim Liber. Antologia nowelistyki amerykańskiej, Maxim Liber. 16 nowel, potem 20 kilka i 30, chyba 8 nowel w trzecim wydaniu. Bardzo taka charakterystyczna okładki Młodożeńca. Słuchajcie, Jana Młodożeńca, arcydzieło. Kto miał w ręku opowieści z Dreszczykiem, ten będzie pamiętał do końca tych karawaniarzy i tę śmierć z kosą, prawda, goniącą tam takiego sprzedawcę gazet. Coś cudnego. I ja, zachwycając się książką, którą notabene dostałem od młodej osoby, pana Jerzego Lengauera, który sprezentował mi tę książkę, czyli bratanka obecnego tutaj Włodzimierza Lengauera,
przeglądając tę książkę, którą miałem w młodości, utraciłem i ciesząc się tą książką, no, zacząłem się przyglądać, kto jest wydawcą. No i Maxim Liber. Myślę sobie, kurczę, kto to jest, prawda? Kto to jest? No i zaglądam do internetu, a tam szaleństwo na temat Maxima Libera, są setki różnych tekstów, no bo to jest ojciec literatury amerykańskiej, który pracuje w Iskrach. Wszystko się jeszcze w dodatku kończy happy endem, słuchajcie, ponieważ Maxim Liber w 1964 roku wyjedzie do Londynu, gdzie spowoduje, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchyli wyrok i uchyli również element wyroku, jakim było pozbawienie go obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Jak bardzo wiele osób skazanych przez komisję McCarthy'ego został uniewinniony. To trochę naprawdę analogia do tego, co się działo w Związku Radzieckim, prawda? To jest niesłychanie wyraźna, prawda? Tu była wielka grupa ludzi pokrzywdzonych przez komisję McCarthy'ego, przez no, histerię, jaką wtedy rozpętano. Liber, nie wiemy do dzisiaj, czy był szpiegiem, czy był tylko sympatykiem komunizmu, ale w każdym razie sąd, ten już bezstronnie działający, nie dopatrzył się żadnych dowodów jego winy. No więc nie muszę wam mówić, że ta postać mnie zafascynowała. Ta postać mnie zafascynowała, prawda? I tego człowieka, który przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych i który tutaj no, usiłuje stworzyć nowoczesne wydawnictwo, którym zostaną Iskry. Także to taki przyczynek do historii kultury polskiej i jakiś wkład człowieka, o którym myśmy w ogóle wcześniej nie wiedzieli. To jest tak naprawdę jedyna historyczna postać, która się pojawia w mojej powieści, poza osobami wzmiankowanymi, prawda? Tam się mówi o różnych ludziach, prawda? Ale jeśli chodzi o bohaterów, to jest bohater drugoplanowy ze swoją żoną Mini. Jak najbardziej tutaj są to postacie autentyczne. Przepraszam, się rozgadałem. Ale teraz druga część pytania. No właśnie, bo jak historyk, jak pisarz dochodzi do takich wniosków, prawda, że taka historia mnie uwiodła i ja spróbuję ją zużytkować w mojej własnej fabule. To było oczywiste, że skoro Maxim Liber działał w Warszawie gdzieś tam od 1955 roku, a opowieści z Dreszczykiem i antologia noweli amerykańskiej ukazała się drukiem gdzieś tam 56, 58, 60, no to tutaj właśnie purysta, prawda, by nie mógł się do niczego przyczepić i uznałem, że to kapitalnie się składa, prawda? Tym bardziej, że zależało mi na tym, żeby żonę bohatera, Mirkę Dołęgowską-Wirską, uczynić pisarką, autorką kryminałów. No to gdzie, jak nie w Iskrach, prawda? No mogłaby jeszcze w Czytelniku, w tej serii z Jamnikiem, prawda? Ale Iskry się do tego najlepiej nadawały. No to się wszystko pięknie złożyło. Czyli to taki łód szczęścia, powiedziałbym szczęśliwy przypadek, że można było wszystko to pogodzić i w zgodzie z chronologią i tak dalej, i tak dalej. A nie kryję, że zafascynowała mnie sprawa tych Amerykanów w Warszawie. Ten pamiętnik warszawski jest bardzo obszerny, notabene napisany przez fizyka. Przez fizyka, który korzystając z tego pobytu w Warszawie skończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. A potem robił karierę w Stanach Zjednoczonych, no bo też należał do tych oskarżonych, a potem uniewinnionych, prawda? Więc mógł, mając to zaplecze intelektualne otrzymane na naszej uczelni, no mógł robić karierę w Stanach Zjednoczonych. Także no tu naprawdę kapitalne rzeczy przy takiej okazji wychodzą. Dedykacja też jest znacząca. No przeczytaj. No właśnie chciałbym. Pamięci Wilki Collinsa, mistrza sensacyjnej prozy wiktoriańskiej, autora Kobiety w bieli 1860, ulubionej powieści Mikołaja Kowadły.
który, jak Państwo pamiętacie, jest Nemezis i Schwarz charakterem, jakkolwiek jeszcze można by było go nazwać, głównego bohatera cyklu. To jest poniekąd pytanie trochę nawiązujące do tego, o czym Filip mówił. To znaczy, twoja książka, niezależnie od tego, że jest usytuowana w roku 1960, jest również powieścią, no, taką bogatą intertekstualnie, to znaczy taką powieścią, która odwołuje się bądź to do postaci życia literackiego, a nawet instytucji, można powiedzieć, ludzi instytucji tego życia literackiego, albo do pewnej tradycji. Czy ten dom w Skolimowie i umieszczenie akcji, czy powiedzmy pewne skondensowanie akcji w tym domu miało być też pewnym hołdem, który składasz tradycji powieści wiktoriańskiej, czy jeszcze inaczej trzeba na to spojrzeć? No, na pewno jest to hołd złożony klasycznej powieści kryminalnej, ponieważ kiedy napisałem Tajemnicę pułkownika Kowadły, miałem takie wrażenie, że może ta opowieść za bardzo rozwinęła się w kierunku takiej historii przygodowej, powieści sensacyjnej, a tam, no, z wątkiem szpiegowskim, prawda, i takimi spektakularnymi bardzo wydarzeniami. I pomyślałem sobie, że byłoby rzeczą interesującą wrócić do kanonu. Ten kanon, no, budowany był na gruncie literatury angielskiej, właśnie epoki wiktoriańskiej, między innymi przez Wilkie Collinsa. To jest rzeczywiście mój ulubiony pisarz i rozumiem też Kowadłę, że on się zakochał w Wilkie Collinsie. Artura Conan Doyle'a, i który to kanon został dopięty, zamknięty w epoce Agaty Christie, prawda? I działalności słynnego Detection Club, kluba detektywnego, którego Agatha Christie, Dorothy Sayers, Chesterton i inni piszący wtedy autorzy aktywni na polu kryminału byli członkami. To jest to rozwiązanie, które, no, znamy z powieści takich jak Śmierć na Nilu czy Morderstwo w Orient Expressie, prawda? Mamy okręt, pociąg, hotel, rezydencję gdzieś odciętą od świata. Mamy morderstwo, ograniczoną liczbę podejrzanych. Wszyscy mogli być mordercami, prawda? To jest taki kanon. No więc, żeby taka sytuacja mogła zaistnieć, trzeba się było przenieść pod miasto, prawda? Do miejscowości takiej jak Skolimów. A dlaczego Skolimów? Bo jest mi to miejsce doskonale znane. Ja tam spędziłem wiele lat, no, korzystając z domu letniskowego zbudowanego przez moich rodziców. Chylice Letnisko, tak się nazywa ta część Skolimowa. No ale przy okazji poznałem historię Skolimowa, historię tych wspaniałych obiektów, które tutaj też pokazuję na slajdach. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście taki dom, elegancka rezydencja podmiejska mogłaby być miejscem akcji. No dobrze, ale w warunkach 1960 roku to musiało być jakoś tak, a tę sytuację znałem doskonale z przypadku moich dziadków, że ci właściciele, którzy przeżyli wojnę i ich dom przeżył razem z nimi, no, stają się zarządcami właściwie takiej masy upadłościowej, prawda? To znaczy, mają tłum lokatorów, którzy zostają nasłani przez kwaterunek i nie mają najmniejszego wpływu na to, kto będzie mieszkał w ich domu, i oczywiście żadnej egzekucji. To znaczy, nie są w stanie ściągnąć czynszu, nie są w stanie przeciwdziałać ekscesom, wandalizmowi i tak dalej, prawda? Sytuacja bardzo niekomfortowa. I stąd
ten dom, który w przypadku powieści angielskiej byłby elegancką rezydencją, gdzie lokaj by przemykał bezszelestnie, prawda, ze srebrną tacą, stał się gwarnym, barwnym miejscem, prawda, w którym ci bardzo różni ludzie się spotkali. No ale ta sytuacja no, dała okazję do zbudowania intrygi kryminalnej, nieco innej niż ta, którą znamy z klasycznego kryminału, a która powinna polegać na tym, że już w pierwszym rozdziale znajdujemy trupa, prawda, musi być ciało, no i tutaj cały aparat kryminalistyczny, detektywistyczny zostaje uruchomiony, a mówię to w obecności profesora Tomaszewskiego, twórcy Katedry Kryminalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. No więc tak by było w powieści angielskiej. W tej naszej, rozgrywającej się w realiach PRL-owskich, no musiało się to wszystko rozwinąć inaczej. No po prostu nie można było tego zrobić. I teraz tu się pojawia Joe Alex i o tym jest mowa. Maciej Słomczyński, pisząc kryminały, jak wiadomo, zarabiając na życie pisaniem kryminałów, Joe Alex zarabiał na pasje translatorskie Macieja Słomczyńskiego, prawda, który nie tylko Joyce'a tłumaczył, ale tłumaczył Szekspira i w ogóle wszystko, co się dało przetłumaczyć. Miał do wyboru albo pisać powieść milicyjną z dzielnym kapitanem Żbikiem, prawda? Ja ci muszę, Tadeuszu, powiedzieć, że ten komentarz jest związany z tym, co państwo widzą za twoimi... No ja się domyślam. Za twoimi plecami, ale po prostu nie chciałbym, żebyś odebrał to jakkolwiek. Nie. No. No, tam niektóre z tych tabliczek są aż niewiarygodne. Właśnie przed chwilą twoja ulubiona minęła tabliczka. O zakładaniu majtek, tak? No, ta jest absolutnie nie do przebicia. No więc właśnie, ale słuchajcie, to znakomity jest to komentarz do tego, co mówię. Czyli kryminał rozgrywający się w Polsce Ludowej, w tamtejszych realiach, no albo jest abstrakcyjną bajką, która przechodzi do historii kultury jako powieść milicyjna, prawda? Albo, no nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Joe Alex narodził się i postać detektywa Joe Alexa narodziły się, ponieważ trzeba było jakąś niezwykłą akcję kryminalną przeprowadzić no, w warunkach zachodnich, prawda? Tego się nie dało zrobić. Tego się nie dało zrobić w warunkach polskich. Także oglądając te slajdy, no właśnie możemy poczuć smak tamtych czasów. I dobrze zrozumieć, no majtki, no u mnie się też pojawiają, ale w powieści, bez majtek, tak. No ale w każdym razie dobrze nam to pokazuje, z jednej strony dysonans, ale z drugiej jednak nowe możliwości, jakie daje ta rzeczywistość, prawda? No bo ona jest no taka, jaka jest, no. Więc to jakoś tak. Dodam tytułem komentarza, że bardzo mi się spodobało, że w trzecim tomie, mimo że to jest kontynuacja przygód bohaterów, których już znamy, nastąpił zupełny eksperyment gatunkowy, prawda? Że tu więcej jest gry z konwencją, więcej jest gry z ulubionymi tekstami. I teraz chciałem zapytać ciebie jako pisarza, czy ty się dobrze tym bawisz, gdy puszczasz oko do czytelnika, czy chcesz mu sprawić przyjemność? Czy ta powieść jednocześnie nie jest takim też Bedekerem literackim zarazem? No, znowu przyjdzie mi podziękować za to pytanie. Ha. Ja zawsze mawiałem, że pisarza zawodowego od grafomana odróżnia to, że grafoman pisze dla przyjemności, a pisarz, ponieważ podpisał umowę. Więc po pierwsze nie nazywaj mnie pisarzem. No,
powieściopisarz, no to już brzmi troszkę lepiej. To znaczy bliżej mojego rzeczywistego statusu. Natomiast pisząc tę powieść dla mojego ulubionego wydawcy, tutaj przy okazji powiem, że powieściopisarza zrobił ze mnie Filip Modrzejewski, no ponieważ to on patronował jakby moim początkom, prawda, a potem mnie zachęcał do dalszej pracy. Więc chcę powiedzieć, że pisząc Nowego Lepszego Mordercy nie przestałem się dobrze bawić. I pisanie tej książki mimo wszystko, chociaż to była już trzecia powieść z tego cyklu, a czwarta w ogóle, prawda, po głowie, mimo to pisanie sprawiało mi jednak pewną przyjemność i te zabawy, te gry takie związane z literaturą oczywiście sprawiały mi przyjemność. Literatura się żywi literaturą, więc dlaczegoż by ta moja skromna powieść nie mogła się odwołać do różnych tradycji literackich, prawda? Więc w związku z tym to mi sprawiało przyjemność. No i oczywiście umieściłem tam różnych moich ulubionych pisarzy, a szczególnie Marcela Prusta. Ciągle mam nadzieję, że będę mógł powtórnie sięgnąć po siedmioksiąg Prusta. Niektóre tomy nawet czytałem 3 razy, ale tutaj Kasia, która czyta na bieżąco, no wykazuje mi, że ja już prawie nic nie pamiętam i mylę zawartość tomów, no bo jednak upłynęło kilkadziesiąt lat od czasu, jak ja czytałem całość po raz pierwszy. Jak mówię, niektóre fragmenty nawet 3 razy czytałem, niektóre tomy. No więc po prostu umieściłem to, co lubię, to, co kocham, a kocham opowieści z Deszczykiem, kocham Maxima Libera jako tego, który wydawał te wspaniałe kryminały w Iskrach, kocham Prusta, Joe Alexa i Słomczyńskiego. Po prostu umieściłem tam tych moich ulubionych autorów. No, na przyjemności to zrobiłem. No i oczywiście Wilkie Collinsa. To jest może ten moment, kiedy Państwo byście raczyli zapytać profesora o coś, co Was nurtuje, nie daje spokoju, o coś, co sprawia, że nie śpicie po nocach. Coś, co było. No ale właśnie, bo. Kontrowersje, wątpliwości. Mariusz. Nie zgadza mi się jedna rzecz, ale to, tego nie ma w książce. A to, co powiedziałeś, sprawdziłem cię. Z czym? No właśnie, chcę ci powiedzieć. Moim zdaniem skromnym, czytelnikowa seria z Jamnikiem zaczęła się ukazywać od 61 roku. No tak, ale ja mówię o Srebrnym Kluczu. Tak. Ale mówiłeś też o Jamniku. No ja mówiłem, że miałem do wyboru, no ale wybrałem Srebrnego Klucza. Nie było wyboru, bo nie było jeszcze. Ale mogłem przesunąć akcję o 1 rok. No mogłeś, no wszystko mogłeś. A jaki miałeś numer telefonu? 3-cyfrowy czy 5 wtedy? Nie, sekundkę, zależy gdzie. W Konstancinie czy w Warszawie miałem 5-cyfrowy. Dobrze, no, ale nie irytuj się tak, no po prostu. Rozmawiamy tylko spokojnie. Proszę pytania do profesora, bo za chwilę my sobie stąd pójdziemy, zostawimy was z profesorem, który będzie podpisywał książki, potem będzie potańcówka i będzie jak należy. Tak jest. Będą kanapki. Będą kanapki na pewno. Ale warunek jeden, musisz wytrwać do końca. Przynajmniej musicie Państwo zadać 2 pytania. Jako o, jeszcze. Tak? Może mikrofon. Dziękuję bardzo. Jako dopiero aspirująca jeszcze w przyszłości do statusu pożądanego na sali, czyli profesorskiego, chciałam zapytać pana profesora, jak się zmusić do pisania, czyli jakie są rytuały ułatwiające to wspaniałe zajęcie?
No to jest fajne pytanie, tylko zmusić do pisania literatury pięknej, czy zmusić do pisania w ogóle? A w ogóle jest na to recepta. Trzeba podpisać, to jest prawie niemożliwe w Polsce, ale umowę z wydawcą, który zapłaci wysoką zaliczkę i jeszcze obieca drugą część wynagrodzenia, odpowiednio wysoką. Po złożeniu tekstu. I ponieważ zaliczkę wydajemy w tydzień najdłużej, a pisanie nam musi zabrać rok, no to motywacja się rodzi tutaj, prawda, na styku wydanej zaliczki i tych przyszłych jeszcze apanaszy. To jest na pewno dobry sposób. Ale takich wydawców, którzy by za tekst naukowy zapłacili, ja nie znam. No kary umowne to w ogóle, ja nie podpisuję takiej umowy, gdzie są kary umowne, to w ogóle takich nie podpisujemy, no. Także ja myślę, że tu każdy musi jakiś własny, indywidualny sposób sobie znaleźć. Słuchajcie, to może Mariusz nam powie. On napisał dużo więcej książek ode mnie, które cieszą się wielkim uznaniem. Ja myślę, że jego tutaj recepta będzie o wiele bardziej wiarygodna od mojej. Ja tylko jedną rzecz powiem, że szczęśliwie tak się składa, że chyba w umowach wydawnictwa WAB kary umowne nie figurują jako jeden z paragrafów, bo inaczej ja bym z Państwem tutaj, nie byłoby mnie dzisiaj tutaj z Państwem, gdyby coś takiego było, o czym redaktor doskonale wie, ale no weź jakieś udziel odpowiedzi takiej bardziej ludzkiej. Dobra. Jest, ja ale myślę, innej. To jest czynność rzeczywiście wyjątkowo trudna i wymagająca spełnienia wielu warunków. Ona zawsze jest obudowana pewnym rytuałem. I tutaj te rytuały są na pewno różne, ale myślę, że gdybyśmy przejrzeli te najbardziej znane rytuały, jakie poprzedzają podjęcie pracy pisarskiej, jakie towarzyszą pracy autorskiej, zawierają element robienia porządków. To znaczy, zanim się zabierzemy, to opróżniamy kosz na śmieci, temperujemy ołówki, układamy książki na biurku, wykonujemy ileś kompletnie niepotrzebnych czynności, które tak naprawdę nie mają żadnego praktycznego znaczenia, bo i tak za chwilę będzie bałagan, prawda? Ale to nas jakby wprowadza w rzeczywistość bytów idealnych, rzeczywistość pełną harmonii, rzeczywistość wewnętrznie, że tak powiem, zrównoważoną. Tak mnie się wydaje. W każdym razie ja to stosuję, więc to nie jest romantyczne to, co mówię, ale mówię no, rzeczywiście tak, jak jest. To mi zajmuje, w zależności od rangi dzieła, od tygodnia do, no powiedzmy, przynajmniej jednego dnia. Znaczy ten okres, ta faza porządkowania przestrzeni wokół siebie. Ja nie jestem pedantem i każdy, kto mnie zna, wie, że jestem daleki od pedanterii, ale tutaj w tym wypadku nagle mam taki atak pedanterii, prawda? Dalej. Niektórzy, na przykład Balzac, jak wiadomo, wypijał jakieś hektolitry kawy. Narkotyzował się kofeiną, prawda? Dostarczano mu dzbanki z gorącą kawą i on popijał tę kawę. Ja nie jestem kofeinistą, nie jestem już nikotynistą, bo kiedyś oczywiście wypalałem mnóstwo papierosów przy tej pracy. Tutaj te popielniczki służba wynosiła, prawda, przepełnione, no ale już od kilkunastu lat nie stosuję tego rodzaju dopingu, ale szklaneczka dobrego trunku o barwie złocistej. Może być to koniak, może być to whisky. Proszę bardzo, to jest bardzo istotne w tym wszystkim. No i teraz trzeba się odciąć od świata. Ja to robię za pomocą muzyki.
Nigdy moi rodzice, kiedy byłem uczniem, nie byli w stanie zrozumieć, jak ja się mogę uczyć przy wrzasku Micka Jaggera, prawda? Czy Janis Joplin. No jak ty możesz się uczyć, jak tutaj oni tak wrzeszczą? A ja mówię, tylko dzięki temu ja się mogę uczyć, ponieważ oni mnie oddzielają od was. Prawda? I którzy mnie wybijacie z rytmu, denerwujecie, irytujecie swoją obecnością i tak dalej, rozpraszacie. Więc musi być ten element izolacji. Bardzo lubię pracować, kiedy mam otwarte drzwi na balkon, czy otwarte okno i mam gdzieś tam przed sobą jakąś przestrzeń. To mi bardzo pomaga. No to tyle, żeby już nie zanudzać szczegółami. Ale ja mam ochotę coś dopowiedzieć, bo być może nasz autor trochę umknął nam, mówiąc o rytuałach, mówiąc o terminie, mówiąc o różnych rzeczach, które są no, takie oczywiste. Ja to traktuję z szacunkiem, prawda? Są natręctwa, są przyzwyczajenia, są rzeczy, które muszą być spełnione. Ja tylko uchylę na chwilę rąbka tajemnicy, któregoś lata Tadeusz Cegielski, pewnie po spełnieniu tych wszystkich warunków, o których tutaj mówił, zadzwonił do mnie i powiedział, że ma niespodziankę, że a tu tak napisało mu się sto kilkadziesiąt stron. I w takich sytuacjach ja uważam, że to jest całkiem zwyczajnie. Taka twórcza decyzja to jest akt wolnej woli. Te wszystkie czynności przygotowawcze to są jakby rzeczy tylko poboczne. Konieczne, ale niewystarczające. Nie wiem, co Tadeuszu o tym myślisz, ale ja chciałem, żeby to zabrzmiało właśnie tak sympatycznie i wzniośle trochę, prawda, że jest twórca, który podejmuje decyzję, ma wolną wolę i w lipcu pewnego roku pisze z radością. No, zawsze tak uważałem, no ale jednak jedno nie wyklucza drugiego. Ta wolna wola, ona się rozwija w pewnej przestrzeni. Konieczności. No nie wiem, czy konieczności, no ale w każdym razie trzeba jej dopomóc. O. Spiritus flat ubi vult, owszem, ale proszę Państwa, to też nie jest tak, że on wieje pod prąd albo wieje z góry do dołu, bo wieje zgodnie z prawami ciążenia i tak dalej, i tak dalej. No więc to gdzieś tutaj jest ta wypadkowa pomiędzy determinizmem a wolną wolą. No jednak ja z takim romantykiem nie jestem, żeby uważać, że wszystko to już jest wyłącznie sfera, prawda, naszych idei, naszych emocji, tylko że no jednak tutaj te uwarunkowania lepiej, żeby sprzyjały. Ale to nie zmienia faktu, że można pisać nawet bardzo w złych warunkach. Jak przychodzi wena, to wtedy rzeczywiście nawet stojąc na jednej nodze w zatłoczonym pociągu można pisać. Stąd tutaj chcę pochwalić wydawcę obecnego w osobie Filipa i pani Urszuli. Wydawca wydał i rozdaje autorom taki notes do notowania pomysłów. Więc trzeba rzeczywiście pisać w każdej chwili, ponieważ dobry pomysł to ma do siebie, że szybko umyka. No, jeszcze jakieś pytanie. Ja mam jedno pytanie. Takie króciutkie, Tadeuszu. Kiedy już odpoczniesz sobie i zaczniesz myśleć nad następną książką, to jaki rok byś lubił? Na przykład 68, 70, 76, 80, 81. Aha. No to właśnie, to by zależało od tego, jaka książka. Chciałam się przedstawić, Mirka Dołęgowska. Mirka Dołęgowska-Wysocka. Proszę Państwa, wolnomularz Polski. Reprezentowany przez właśnie osobę, która zadała to pytanie. No takie pytanie pada nieuchronnie, prawda? No co tam autor by chciał, czy zamierza zrobić. Jeżeli miałbym napisać jeszcze jakąś książkę o Wirskim, bo mam różne pomysły, ale gdybym miał napisać o Wirskim, to bym napisał książkę, której akcja by się rozgrywała nawet nie tyle u
zarania kariery policyjnej, no bo pamiętamy, że on był przedwojennym policjantem, prawda, i tam dzięki protekcji swojego wuja otrzymał posadę. No ale był wykształcony, skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, skończył prawo na Sorbonie, potem gdzieś tam podróżował, był na dalekim Środkowym Wschodzie. Napisałbym powieść, która by się rozgrywała pod koniec lat 20. jeszcze, zanim Wirski rozpoczął swoją karierę policyjną. I tak powieść miałaby tytuł Nafta. Nafta. Bardzo bym chciał opisać środowisko naftowców, środowisko ludzi, którzy budowali przemysł naftowy w Polsce w okresie międzywojennym, a to jest tradycja bliska mi ze względu na moich dziadków od strony matki, po kądzieli. Właśnie mój dziadek był związany z przemysłem naftowym i to była jakaś zupełnie niesłychana przygoda. W polskiej kulturze słabo w ogóle utrwalona. Bardzo słabo utrwalona. Jest taki film niezły, powstał w latach 80., muzyczny film, lata 20., lata 30. Ten film się zaczyna taką kapitalną sceną właśnie gdzieś tam pod Drohobyczem czy Stanisławowem. Widzimy te szyby naftowe, potworne błoto, ci bohaterowie w takich gumowych płaszczach, umorusani i nagle strzela ropa. To jest w ogóle moment jakiś metafizyczny. Tryska ropa. No dla tych ludzi to jest oczywiście moment niesłychanie ważny, ponieważ tak jak mój dziadek, był kompletnie zapożyczony. Gdyby ta ropa nie trysła, byłby bankrutem, skończyłby w więzieniu albo by musiał popełnić honorowo samobójstwo. Natomiast tutaj ta ropa trysnęła. To czarne złoto. I tam jest ten moment szaleństwa pokazany w tym filmie. Potem akcja się przenosi do Warszawy, bardzo sympatyczna i ciekawa, do kabaretów, teatrów rewiowych stolicy w latach 20. i 30. Ale ten początek, który znamy też z niektórych filmów amerykańskich, choćby z takiego słynnego filmu Olbrzym, o magnacie teksańskim, prawda, o teksańskim producencie ropy. Ta ropa nie była taka wielka, ale te fortuny, które powstawały i które upadały, no były na miarę tamtej Polski. Tutaj też, a propos literatury, jest takie piękne opowiadanie Bruno Schulza, Ulica Krokodyli. Ulica Krokodyli to jest właśnie ulica, która w Drohobyczu powstała właśnie wskutek tego, że jakaś grupa mieszkańców się dorobiła, prawda, i wybudowali sobie wspaniałe rezydencje, jakże skontrastujące z tymi biednymi domami, w których mieszkali ci zwykli obywatele Drohobycza, bez względu na to, czy byli Polakami, Żydami, Niemcami, Ormianami, prawda, kimkolwiek, to byli ludzie biedni, a tutaj nagle takie bogactwo straszne, prawda, więc to mnie fascynuje i uważam, że ta karta w historii polskiej wymagałaby na pewno dziejopisa, ale ja się nie znam na historii gospodarczej, to nie jest moja domena, natomiast chętnie bym taką powieść napisał. O! Tam dramatycznie dobijał się... To chciałbym się zapytać wydawcy, ile stron trzeba napisać, żeby dostać zaliczkę. No, dobre pytanie. To nie działa nam już mikrofon. Trudne pytanie, chętnie odpowiem gdzieś tak w kuluarach, ale może niech to zabrzmi
Groźnie, trzeba napisać wszystkie strony. Jeżeli to jest 10, to wystarczy. Jestem wydawcą książkowym, więc tu... Całość. To jest chyba bardzo dobre... A bardzo proszę, panie profesorze. Pan profesor zdał egzamin z wiedzy z realiów historycznych z tamtych czasów, to ja mam pytanie dotyczące jakiejś części tych realiów, które mi się wydaje, że w kryminale akurat nie mają znaczenia. To znaczy znajomość metod służących do wykrywania przestępstw, do ustalania sprawców. Wiem, jak pan profesor pisał powieść Głowa, to odwiedził największe w Polsce laboratorium kryminalistyczne, rozmawiał z ludźmi, którzy zajmują się tymi badaniami, a w tym przypadku, bo lata 60. to jednak jest wiele lat wcześniej, kiedy ta technika była dużo słabsza i metody były stosowane przez milicję obywatelską, pewnie trochę inne niż dzisiaj. Czy pan tutaj, profesor, też jakieś studia robił w tym zakresie? No, to jest pytanie, na które mi niełatwo będzie odpowiedzieć, bo mam takie wrażenie, że moja wiedza absolutnie nie nadąża za rozwojem kryminalistyki jako nauki, prawda? I choćby to, co widziałem w laboratorium tutaj, jakim dysponuje Uniwersytet Warszawski, Katedra Kryminalistyki stworzona przez pana profesora Tomaszewskiego, rzeczywiście pokazuje, no, że jesteśmy tutaj w XX, już nie tylko pierwszym wieku, ale gdzieś tam w dalekiej przyszłości. Choć na pewno praktyka codzienna policji, no, daleka jest, prawda, jeszcze od stosowania tych wszystkich wspaniałych metod, prawda. W tym centralnym laboratorium tutaj przy Alei Ujazdowskiej chyba 9, jeśli dobrze pamiętam, zobaczyłem na przykład metodę, jak po jednym odprysku lakieru samochodowego można poznać dokładnie model i rocznik samochodu, z którego ten odprysk pochodzi, prawda? Bo tutaj dysponujemy takimi możliwościami, żeby to zbadać. Więc rzeczywiście, gdybym miał napisać kryminał, tak jak to robi Mariusz, który rozgrywa się współcześnie, dzisiaj, no to musiałbym bardzo tę moją wiedzę rozwinąć. Musiałbym się wiele nauczyć, prawda? Ale jeżeli nie podejmuję tego, to nie z lenistwa, to znaczy to nie jest najważniejszy argument, bo ja chętnie bym się w to wszystko zagłębił, tylko po prostu jakoś mnie pociąga historia. No, właśnie takie momenty, kiedy odkrywamy jakiegoś Maksima Libera, który skromnie pracuje za 2400 zł w wydawnictwie Iskry, prawda, a tutaj tworzy literaturę amerykańską równocześnie, no to są te momenty, które każą nam się przenieść w przeszłość. Czy to, co powiedziałem o nafcie, prawda? Bardzo bym chciał taką książkę napisać. W głowie mam opowieści właśnie o tych naftowcach, o szalonych fortunach, które nagle rozsypywały się, prawda? Więc to jest bardzo pociągające, a przeszłość oczywiście pod tym względem wymaga też wiedzy historycznej z kolei, żeby jakichś anachronizmów nie popełnić, prawda? I nie włożyć w usta, czy nie dać do ręki bohaterom działającym w latach 20., 30. czy 50. narzędzi, których oni mieć nie mogli, prawda? Zresztą jak się czyta podręczniki, z których korzystała policja w latach 20. i 30., no to widać, jak bardzo ta kryminalistyka ówczesna, no, była skromniutka, prawda? To ona stawiała naprawdę dopiero pierwsze kroki. Chociaż po przeczytaniu książki profesora Jana Widackiego o stuleciu detektywów krakowskich można jednak odnieść wrażenie, że było inaczej, że na Uniwersytecie Jagiellońskim lęgły się jakieś
szalenie nowoczesne pomysły w dziedzinie kryminalistyki. No, także rzeczywiście tutaj moje kompetencje, jeśli idzie o najnowszy, na aktualny poziom, no są skromniutkie, żeby nie powiedzieć, no bardzo niewielkie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o przeszłość, no to staram się zamykać w tych granicach, które wytyczają podręczniki. No bo to jest to, z czym ja się mogę zapoznać. No już szkolenia nie odbędę, prawda? Więc w związku z tym mogę jedynie na podstawie źródła dowiedzieć się z grubsza, na czym ta umiejętność polegała. Czy są jeszcze? O, jeszcze pytanie. No, jasne. Ekscelencja. Pytanie mam do obu panów i autora, i wydawcy. Rozumiem, że najlepiej sprzedają się książki dobre kryminały i dobre powieści, opowieści pornograficzne. Kiedyś, pamiętam, Tadeuszu, w latach 80. czytałeś nam fragmenty swojej powieści pornograficznej. Tego powstało, z tego co pamiętam, kilka dobrych rozdziałów. Obiecywałeś dokończenie tej książki. I pytanie jest, czy dokończyłeś, czy w ogóle chodzi ci po głowie dokończenie tej bardzo ciekawej powieści. A drugie, czy pan wydawca wydałby taką powieść? Ja nie dalej jak dzisiaj o tym z kimś rozmawiałem, tutaj z którymś z obecnych. Przepraszam bardzo. Wspominałem tę powieść, tak? Że tak pół zdania, przepraszam najmocniej, ale chciałem nawiązać dokładnie do tego, o czym pan powiedział. Ponieważ jest jedna rzecz, która mnie szalenie w książce zaniepokoiła. Na mniej więcej 30 stronie do Wirskiego podeszła piękna kobieta, prawie nieubrana, a dopiero około 180 sprawdził, czy ma majtki, czy nie ma. Nie, to coś pokręciłeś. Z tym nie, ja mam egzemplarz tutaj. W tym egzemplarzu to było. Nie, ona... To był szalony niepokój, we mnie to wzbudziło, Tadeusz. Ty wczytaj się dokładnie w ten tekst. Jak już jesteśmy w takim nieco frywolnym nastroju, to powiem tak. W stanie wojennym napisałem dwie powieści. Jedną powieść napisałem na zamówienie wydawnictwa Karta. To się nazywało Z pamiętnika pięknoducha. To była krótka powieść i założenie było takie, że taki trochę krytyczno-prześmiewczy sposób opiszę opozycję, konspirę, a ponieważ miałem ją na co dzień, ocierałem się o nią, w związku z tym no, pole obserwacji miałem bardzo dobre. Sam, będąc względnie bezpiecznym, ale tylko względnie bezpiecznym, mogłem sobie pozwolić na tego. I napisałem taką powieść na zlecenie Zbyszka Gluzy. No i jemu się to bardzo podobało i powiedział, ach, no to kapitalnie, to musimy to wydać i tak dalej. To Karta właśnie, ta ukazująca się w podziemiu, miała mi to wydać. Ale po jakimś czasie Gluza przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, jest mi bardzo przykro, ale kolegium redakcyjne orzekło, że jednak nie będziemy tego wydawać, no bo strasznie się tam nabijasz z tych opozycjonistów i no, że to złe wrażenie zrobi. Ale mówi, jest tam kilka fajnych fragmentów, to my damy te fragmenty do takiej antologii tekstów literackich poświęconych stanowi wojennemu. I rzeczywiście dwa fragmenty się tam znalazły. Jeden dotyczył mojej rozmowy w Pałacu Mostowskich, no, w charakterze przesłuchiwanego, a drugi fragment dotyczył wożenia wódki w okresie po rozpoczęciu godziny milicyjnej, czyli po 22, jak pod bokiem generała Jaruzelskiego z ulicy, tam gdzieś położonej blisko ulicy Ikara, przewieźć duży transport alkoholu. I te dwa fragmenty się ukazały.
Natomiast równocześnie pisałem powieść, która miała tytuł Justyna, która jest powieścią dygresyjno-szkatułowo-filozoficzno-erotyczną. Czy pornograficzną, to już jest sprawa względna. W każdym razie, no włożyłem w to całe serce, wielki wysiłek i nawet myślałem w ostatnich latach, żeby fragmenty tego opublikować. Rzecz wzorowana jest na Dekameronie albo na rękopisie znalezionym w Saragosie. Polega na tym, że grupa ludzi odcięta od świata w takim bajkowym królestwie Paludii zajmuje się oczekiwaniem na interwencję sąsiedniego mocarstwa, które ma przywrócić ład i porządek w królestwie Paludii. A bohaterem jest ambasador Najjaśniejszej Republiki Hondurasu, nazywa się Ligas Paralos Calcetinos, jest wychowankiem ojców jezuitów honduraskich i w jego rezydencji przebywają różni dziwni ludzie, między innymi ukrywa się regentka Królestwa Paludii oraz dwie nałożnice, które otrzymał w prezencie od tejże regentki, kiedy ona jeszcze była regentką. No, to jest taka sytuacja wyjściowa. No i potem tam się bardzo dużo dzieje i... No jak to nie ta? A to był fragment jedynie. Nie, to był fragment. Nie, to było 120 sposobów picia. Nie, ale Tadeuszu, ty mówisz o fragmencie tej książki, no, który ja czytałem. I ja tę powieść mam napisaną i ciągle się zastanawiam, co... Prawie w całości. To jest dość... No, jest napisana, no, tylko nie wiem... No nie, bo wydawca tego nie zna, no, więc w związku z tym, no, to jest sprawa otwarta. No to tyle na ten temat. W każdym razie... No mam nadzieję, że zrobiłem reklamę temu tekstowi. Muszę Państwu powiedzieć, że pierwszy raz słyszałem o szkatułkowej powieści pornograficznej. To nigdy wcześniej z takim gatunkiem się nie spotkałem. Człowiek uczy się przez całe życie i to są przepiękne momenty płynące również z tego spotkania z profesorem Tadeuszem Cygielskim. Otrzymywałem dramatyczne sygnały ze strony rodziny, żeby skończyć tę jałową pogadankę i żebyście Państwo mogli przejąć profesora w swoje ręce i żebyście mogli przejąć kanapki, a także nacieszyć się po prostu obecnością Tadeusz Cegielski i redaktor Filip Modrzejewski. Bardzo było nam miło, dziękujemy bardzo. Autor siada, będzie podpisywał.